dzisiaj została poświęcona poradnia archidiecezji, która działa tutaj już od kilku miesięcy. To, co dzisiaj podejmujemy, kontynuujemy, rodziło się w małych grupach, z którymi spotykał się pan profesor Grygiel. Dla niego oprócz studiów, oprócz służby, wszędzie tam, gdzie był, gdzie pracował, gdzie się angażował, najważniejsze było tworzenie środowiska. I dzisiaj, gromadząc się tutaj w tym miejscu, w sposób szczególny, myślę, zawiązujemy wspólnotę, która będzie dalej kontynuowała misję tego jakże wspaniałego człowieka, przyszłego patrona naszej fundacji. Mówi się, że rękopisy nigdy nie płoną, że książki nigdy nie giną. Myślę także, że ludzie nigdy nie umierają, jeżeli są osoby, które o nich pamiętają, ale nie tylko pamiętają, ale również starają się kontynuować to wszystko, co oni chcieli zrobić, a które nasza doczesność nie pozwala zrealizować. Dziękuję wszystkim i szczęść Boże wszystkim, którzy będą pracować w związku z fundacją. Chodzi o to, aby nie tylko zapamiętać, utrwalić to, co i Karol Wojtyła, i Stanisław Grygiel nam zostawili w postaci słowa, czy to pisanego, czy głoszonego, ale żeby czerpać z ich inspiracji. Miłowali tak, jak Ty nas umiłowałeś.